Cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie w kawie z wróżką. Muszę troszkę z YouTube'em tutaj przesunąć, żeby było mnie lepiej widać. Żyjemy. Żyjemy. Dobrze. Kawa z wróżką, czyli energetyka tygodnia. Omówimy sobie kolejno cały dzień, cały tydzień. Dorota musi tylko wyłączyć podwójne ogłośnienie, bo siebie samą słyszę. I potem ogłoszenia tygodnia, których nie będzie wcale dużo, więc wiadomo. Patrzę, żebyśmy się trochę zgromadzili. Witam, 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 witam. Witam, witam, teraz wszyscy będziemy się witać. Dobrze, ja troszeczkę wcześniej zaczęłam, już jest 10, co prawda, ale możemy poczekać, aż Wam wpadnie, że jest, w sensie kawa. Słuchajcie, ja naszykowałam dzisiaj trochę kart. Dobrze. Dzisiaj mamy poniedziałek, haha. Poniedziałek, ale w dniu lewa. Mamy już czas po nowiu, więc tak naprawdę idzie nam do pełni. Także myślę, że poniedziałek jako na nowe początki, które mają być rozświetlone po prostu cudowną energią, będzie bardzo dobry. Warto by było właśnie w ten sposób palić świece intencyjne. Lew zawsze daje nam właśnie to takie świecenie, błyszczenie, to jest słońce. I mimo, że mamy poniedziałek, czyli dzień księżycowy, to połączenie tego słońca z księżycem może dawać efekty supernowej. Fajnie mogą udawać się rytuały przyciągające właśnie dobrobyt i możliwości. Ja sobie potasuję karty i będziemy patrzeć, jak poniedziałkowy dzień u nas wyglądał będzie. Mamy kartę gwiazd. No to właśnie, Shine Like Diamonds. Wszystkie przedsięwzięcia, działania, założenia, zamierzenia dzisiaj mogą w bardzo ładny sposób się zadziać. A potem mogą się w jeszcze ładniejszy sposób kontynuować. Gwiazda to jest takie dobre prowadzenie, to też jest karta szczęścia, zadowolenia i wszelkiego rodzaju możliwości. I dzisiejszy dzień pod tą energetyką fuksa, ja to nazywam, będzie. Mało tego, oprócz tego fuksa to również ten rozwój talentu. Więc jeżeli macie ochotę, nie wiem, piszecie książkę, malujecie obrazy, albo są inne jakieś aktywności u Was takie gwieździste, artystyczne, to właśnie bardzo dobry dzień na to, żeby tak zahaczyć i złapać tego balonika, żeby potem do góry polecieć. Bardzo fajny dzień, ale przy poniedziałku jeszcze zostajemy, bo jeszcze kilka kart tutaj mam do obrobienia. Sobie będę tasowała powoli talię i będziemy losować. Witam wszystkich, co dołączają na żywo na Instagramie. Dola. Zmiana losu, przeznaczenie, podróż. Wykonaj odważny krok w celu poznania i zrealizowania swojego przeznaczenia. W bardzo ładny sposób mogą nam się tutaj faktycznie energie poniedziałkowe układać. Kolejne karty. Kolejne karty i mamy poniedziałkowe poparcie. Zaoferuj komuś swe poparcie, czerp radość z udzielania pomocy innym. Słuchajcie, jak nas karta gwiazdy rozpromieniuje, to ten blask świeci nie tylko na nas, ale również na innych, więc faktycznie trudno by było, ja nie mówię, że trzeba rozdawać, ale można się dzielić pewnymi rzeczami, także tak naprawdę fajnie to wygląda. Myślę, że to będzie fajny, fajny dzień. Kolejne karty z przesłankami różnorakimi. Rychło na cię troski spadną, bo złodzieje cię okradną. Czyli jak już będziemy tak bardzo mocno świecić i błyszczeć, to żeby nas te blaski gwiazdowe nie sponiewierały i nam oczu nie zaciemniły, jeżeli jesteśmy artystami, jeżeli jesteśmy osobami twórczymi, jeżeli mamy coś ważnego do zrobienia i nam idzie, to nie należy się tym zachłystywać, tylko ciągnąć, ale przy użyciu rozumu. Dlatego mamy trzy dobre karty, a jedna, która pokazuje, ale hola, działaj rozsądnie. Złodziejstwa bardzo często można uniknąć. Ja rozumiem, że są takie rzeczy nie do uniknięcia, ale to zawsze, ja mówię, to jest jakieś 10% przeznaczenia. Natomiast cała reszta rzeczy, która wydarza nam się w życiu negatywnych, to zależy od naszych wcześniejszych wyborów. Nie wiem, źle się uczyliśmy czytać i teraz mamy trudności ze zrozumieniem.
Nie skończyliśmy szkoły, którą chcieliśmy, tylko którą chcieli rodzice. Teraz męczymy się w złej pracy. Więc wiecie, klątwo uroki to naprawdę nie jest duża procentowość tragedii, tylko przyczyna skutek, bo tak działa świat. Więc jeżeli dokonujemy dobrych wyborów, to i dobrze nam się w życiu dzieje. Wtorek. Wtorek mamy w znaku panny, więc wtorek jest marsowy, wtorek jest energiczny, wtorek jest męski. Natomiast znak panny daje nam pewnego rodzaju poukładanie. Więc wszelkie walki, nerwy, wszelkiego rodzaju konflikty możemy świecą intencyjną załagadzać, odcinać pewne rzeczy albo wzmacniać pozytywy, czyli nić porozumienia. I to warto by było robić. Wtorkowo mamy czwórkę monet. Jest to karta stagnacyjna. Dosyć może dobrze, bo ona tą marsowość, tą energię troszeczkę stabilizuje. Więc ja myślę, że głupich decyzji podejmować raczej nie będziemy. Ale jest to karta spokojna, jest to karta bezpieczeństwa, jest to karta wszelkich takich możliwości finansowo-bytowych, ale na spokojnie, powolutku. Tu nie ma nic szybko. Dziewka baba, samoakceptacja, dostęp do zasobów, pełnia kobiecości. I zobaczcie, znów mamy połączenie żeńskiego z męskim w kolejnym dniu, ale to dobrze, bo tak jak mówię, jak się połączy żeńskie z męskim, to może wejść supernowa. Mówimy tutaj o energetyce, bo jak się połączy żeńskie z męskim, to może wyjść generalnie dziecko. Czy to jest supernowa? Czasem tak. Spójrz na siebie z miłością i przyjmij pełnię swojej kobiecości. To dotyczy oczywiście również mężczyzn, dlatego że my składamy się z różnych pierwiastków i mamy przewagę pewnych pierwiastków na pewnych aspektach. Ja jestem przekonana, że mam bardzo męski umysł, jestem przekonana, że mam bardzo męski charakter, natomiast mam kobiece ciało, ale nie ma w tym wszystkich konfliktów, jest to świetnie połączone, zważywszy jeszcze na znak zodiaku bliźniaka, mogę łączyć wiele przeciwieństw. I tutaj mężczyźni również mogą swoją iskrę kobiecości odnajdować w sobie. Odnajdywać, odnajdować. Polska mowa być trudna. Inwencja twórcza. Popisz się swoją kreatywnością. Rozkoszuj się tajemniczą siłą twojej weny twórczej. Tak to wygląda i w naszych rymowankach. Lubię niweczyć zamiary, w małżeństwo wnosić swary. Dlatego to połączenie przeciwieństw jest na tyle ważne, co by potem nie było, że nie rozumiemy męskiej strony, nie rozumiemy żeńskiej strony i mamy konflikty wewnętrzne albo zewnętrzne i w ogóle drama, a jeszcze we wtorek w Marsie to może być drama. Ma być święty spokój, należy wykazać się zrozumieniem. Ja nie mówię tolerancją na rzeczy, które są złe, ale zrozumieniem, z czego to wynika, możemy. Drobna różnica. Środa również w pannie, środa również w pannie, a z pucharów, który wnosi zachwyty. Tak, mówi się, że to jest karta potencjału miłosnego, że to jest karta, która może prowokować do poznania nowych osób, które potem mogą być związkowymi dla nas osobami, że jest to karta, która odnawia relacje bądź uczucia i wszystko to się zgadza. Natomiast dla mnie jest to karta zachwytu. Ja odczuwam tę kartę, w ten sposób, że jak się stanie na pięknej łące i jest taki moment, kiedy macie taki zaparty dech. Jeszcze nic się nie dzieje, asy to potencjały, ale już można się zachwycać i napawać pewnymi sprawami. I ta środa może być taka zachwycająco napawająca. Pomyślne zmiany, odnalezienie życiowej misji, uzdrowienie energii męskiej. Czyli zobaczcie, we wtorek marsowy mamy tę kobiecość w sobie odkrywać, natomiast tutaj Spiridion uzdrawia męską energię. Jesteś gotowa na wielkie i wspaniałe przemiany. Wszystko nam się w yin-yangu toczy do tej pory w tym tygodniu, ale to chyba dobrze, bo w momencie, kiedy jest takie ciepło i upały zapowiadają jeszcze większe, myślę, że nie wyrwiemy z posad bryły świata, ale wewnętrznie nad sobą popracować zawsze można. Ładnie to wygląda, żeńskie z męskim łączymy. No i środowa refleksja. Środa jest dniem merkurycznym, więc słowo, a słowo to myśl, a myśl to zaklęcia, więc myślę, że refleksja tak. Miej oczy szeroko otwarte, ucz się cieszyć drobiazgami. To jest chyba bardzo ważne w magiczny sposób. Ja
Często mam takie poczucie, że zostałam sprowadzona na tę ziemię po to, by być czarownicą i wróżką, dlatego że pamiętam, no tak, prosty przykład, a propos ciesz się drobiazgami. Od małego, jeżeli dostałam nawet, nie wiem, skówkę od czegoś, to byłam tak uradowana, że aż mi serce wyrywało, że mam. A jak już jakieś marzenie się spełniło, typu Peweks i Barbie, to w ogóle już świat wirował, już nie można było oddychać. Zawsze moja mama mówiła, ty się tak cieszy. Moja mama ma przecież troje dzieci, więc ma porównanie, chociaż na takiej skali, ale zawsze, że w życiu nie widziała dziecka, które tak się cieszy ze wszystkiego. Więc taka radocha, słuchajcie, myślę, że zrobiła tarczę ochronną, radosną na wszystko i można się tą radochą dzielić i jak się dzieli, to się mnoży i właśnie, jak zwykle, właściwa osoba na właściwym miejscu z takim pozytywnym pieodyknięciem pozytywów. Tak ma być, więc zacieszamy się. Zacieszamy się. No i każdemu z Was radość przynoszę na śluby, bale i uczty, proszę. Czyli tak naprawdę dobre, wesołe wiadomości w ten środowy dzień mogą do nas przypatatajać. Niech patatajają jak najlepsze. Czwartek. Waga. Mówią, że wagi bywają niezdecydowane. Mi się nie... A czy pewnie jest, do tych aspektów jest mnóstwo w jednym horoskopie, ale ja znam wagi, które są właśnie zdecydowane. Ja znam wagi, które są zdecydowane. Czwartek dzień Jowiszowy, więc właśnie podejmowanie decyzji może być takim słowem kluczem do czwartkowego dnia. I karta sądu, Temida, czyli również decyzje, czyli również podejmowanie działań z podsumowaniem pewnym, podpisaniem umów, w czwartkowy dzień szczególnie dopełni bardzo dobrze. A jeżeli nic takiego nie będzie nam się działo, to możemy na przykład mając w chcąc, nie wiem, kupić coś albo sprzedać, to możemy robić chociażby świece intencyjne w kierunku właśnie do podpisania umowy, znalezienia kupca albo znalezienia przedmiotu, który chcemy kupić. To będzie to czwartkowe bardzo ładnie. No i dzień dosyć równoważny. Słuchajcie, na razie nic złego się nie dzieje. Dzień i noc, czyli znowu mamy połączenie przeciwieństw. Mieliśmy motankę żeńską, mieliśmy spirydiona, motankę męską. Teraz mamy dzień i noc. Dualizm świata, cykliczność, przemijanie. Odetchnij z ulgą, bowiem wszystko na tym świecie przemija. Swoją drogą fakt, ale dzień i noc, słońce i księżyc to również połączenie przeciwieństw. Chyba w tym tygodniu wzywa nas energetyczna praca do równowagi. Tak po prostu, do równowagi. Tak mi się wydaje. Prawda. Mów prawdę. Uczciwość jest przepustką do prawdziwego życia. A czy ja mam jeden mały wyjątek? Ja to kiedyś przeczytałam w Sadze o ludziach lodu. W momencie, to musiało być w piątej części, Grzech śmiertelny, kiedy Cecylia i Aleksander, Aleksander był gejem, a w tamtych czasach to był w ogóle dramat, a był wysoki paladin, szlachcic, w wysokiej służbie wojskowej i ona miała zeznawać jako jego kochanka, a się tylko przyjaźnili i tam padło takie zdanie, że dla swoich bliskich kłamałaby jak z nut. No więc mówmy prawdę, ale jeżeli mamy wyjątki honoru, obronienia kogoś, kto jest bliski naszemu sercu, ja nie mam skrupułów. Sagę czytałam w wieku lat, nie wiem, 11-13, wyuczyła mnie pewnych postaw i tego będę się trzymała, także tutaj nie światło pierdkuje dla swoich. I dla, nie dla swoich typu ukradł 3 telewizory i teraz zeznam, że nie ukradł. Sorry, to nawet żeby był najbardziej swój, to dostanie po łapkach. Ale dla swoich, jeżeli bronisz przed jakimiś kretynizmami, slisowskimi czy innymi również. Przyjacielem jestem wypróbowanym, a w towarzystwie kompanem zgranym. W czwartek dobre spotkania, fajne osoby, rzetelne przyjaźnie, możliwości dogadania się, także ładny czwartek. Piątek również waga, piątek dzień Wenus, czyli miłosny, akcent kolorystyczny zielony, jak chcemy już kogoś poderwać albo coś, to już zielony będzie super działał. A mamy dwójkę buław, czyli zobaczcie, znowu nam się dualizmy tutaj, ale ze wsparciem,
Podwójność. Dwójki w tarocie mówią tak. Jedynki to jest rodzaj początków, dwójki kontynuacji. Jedynki to jestem ja, a dwójka potrzebuje ciebie do czegoś. Ale nie z wykorzystaniem, tylko tak zdrowo, nie? Więc tu mamy dobry rodzaj wsparcia. Piątek powinien być z pełnym wsparciem i zadowoleniem. Pieluszniczka. Opieka, czułość, praca z wewnętrznym dzieckiem. Zawsze i wszędzie jesteś chroniona. Wsparcie przy dwójce buław, owszem. Przy pieluszniczce możemy, jak już nie mamy kogo wspierać, to swe wewnętrzne dziecko możemy tam, wiecie, ruszyć z tych pieluch. No i karta błogosławieństwo. Bądź wdzięczny za to, co masz. Wdzięczne serce wzbudza więcej radości, miłości i powodzenia. I to by wydawało się takie, wiecie, miłości, radości, powodzenia. Ale jeżeli jesteśmy wdzięczni i mamy więcej radości, miłości i powodzenia, to tak naprawdę możemy mieć więcej wszystkiego. Wincy bardziej i lepiej. Wincy bardziej i lepiej. Także piątek na wdzięczności bardzo dobry. Ktoś pod tobą kopie dołek, lecz się nie bój, to matołek. Możemy dowiedzieć się o pewnych osobach, które chcą nam ugryźć coś, odebrać coś, ale tak naprawdę będzie to mało skuteczne po pierwsze, a po drugie najlepszą ochroną, czy to energetyczną, czy życiową, jest szczera intencja, dlatego że wtedy to są te momenty, kiedy ktoś nas wyciągnie spod pędzącego samochodu, ktoś podpowie, żebyśmy nie inwestowali w to, co robią wszyscy. Jeżeli mamy piękne nastawienie do świata, i ja nie mówię, że trzeba być trochę takim, wiecie, ale z pięknym nastawieniem wewnętrznym, to potem się okazuje, że wychodzimy cało z każdej opresji, ponieważ coś nas chroni, tak nas bierze na skrzydłach i przelatujemy przez to. Tak to działa, takie jest moje doświadczenie, więc się dzielę. Sobotę i niedzielę mamy skorpioniczne. Sobota. Piątka monet. Brak. Nie inwestujemy. Nie wydajemy, nie kupujemy. Ja wiem, że jak ja muszę jechać na ryneczek i kupić normalnie warzywa, no to, ale tam trzeba pamiętać, mieć listę, żeby nie przekroczyć, nie przeskoczyć. I nie robimy manewrów żadnych finansowych, bo nie będzie to na to dobry dzień. Szczęśliwa. Równowaga ducha i materii. Znowu widzicie równowagę. Coś nam ten tydzień mówi. Spełnienie marzeń, poczucie mocy. Czyli tak, finansowo nie tykamy, cała reszta dla nas. Prawdziwe spełnienie przychodzi w równowadze ducha i materii. Tak, bo musimy być i uziemieni, i mądrzy. I to jest prawda, a znając prawa rządzące wszechświatem, żyje nam się lepiej. Dla mnie, znaczy ja rozumiem, że ludzie lubią pracować nad sobą i tym wzrastać, ale dla mnie to jest, weszłam w to koło karmy, mam tą orkę na ugorze, wiecznie wory na plecach, radło w ręku i orzę to. Dla mnie łatwiejszym przejściem, pozytywniejszym przejściem wszystkich złych rzeczy jest rozświetlenie tej ciemności. Ale to jest, no właśnie, tak trochę po mojemu. Wdzięczność, czyli znowu wracamy do wdzięczności. Wyrażaj swą wdzięczność. Okazywanie wdzięczności innym może być źródłem radości. Bardzo miło jest, jak ktoś doceni coś, co się dla niego zrobiło, bo oprócz tego, że my robimy pewne rzeczy trochę odruchowo, trochę dlatego, że chcemy coś dla kogo zrobić, to jeszcze super jest, jeżeli ktoś podziękuje. A dlaczego ma tego nie robić? Bo co, bo mamy się zawstydzać, że coś zrobiliśmy? Nie, myślę, że tak to nie działa i też nie wierzę w te teorie, że no, jeżeli ktoś ci podziękuje, to już ty trzykrotnie nie odzyskasz, bo coś tam bzdura. Idzie piękna energia zewnętrzna. Dziękuję, Violetto. I podoba ci się brunetka, strzeż się każda z nich, kokietka. To jest troszeczkę karta takich ploteczek, plotuniek, pomówień to może za duże słowo. No, to taka sobotnia, tak, sobotni chlapnie, chill out. Chlapnie. No. I mamy niedzielę, też skorpioniczną, kapłan. Czyżby zachęcenie do pójścia do jakiegoś kościoła? Jeżeli macie już coś odprawiać, to proponuję niedzielne błogosławieństwo na kanale Joanna Wiśniewska-Hrabina o 21.00, 7 świec, dobre chęci i będziemy działać. Podwyższać swoje wibracje. Kapłan to jest pewnego rodzaju ważność. Mogą być ważne myśli, ważne rzeczy, ważne przemyślenia, ważne zmiany. Ja wiem, że w niedzielę to może świat nie wybuchnie, ale możemy wewnętrznie coś pozmieniać. To jest właśnie fajne. Kukułka.
Pożegnanie programów rodowych, inicjacja, śmierć i narodziny. Pora pożegnać to, co nie służy, aby narodzić się do nowego. Podwójnie zapraszam na błogosławieństwo tygodnia, które oczyszcza i wzmacnia jednocześnie. A zawsze, jeżeli nie wiecie, co zrobić magicznego, a was normalnie aż ciągnie, żeby coś zrobić, to możecie z nami robić, bo po to jesteśmy, żebyśmy sobie tam energetykę polepszali. Bo ja coś bym zrobiła, ale nie wiem, jak to zrobić. Ja mam tak ze scrapbookingiem. Mam papiery, mam coś tam, nie umiem, nie? I tak siedzę. Ale jak sobie włączę tutorial, to se zrobię, nie? No więc zapraszam na tutorial niedzielny błogosławieństwa tygodnia. Pomoc. Zwracaj się o pomoc. Przyjmowanie pomocy jest aktem szlachetnym. Po pierwsze, robi wymianę energetyczną, gdzie my pomagamy i nam pomagają. Po drugie, zrzucamy matrycę, którą nas wychowali, że nie wypada. Bardzo wypada. Dlaczego nie wypada? Ja idę i umiem coś zrobić, komuś zrobię, ale ktoś przyjdzie i mi coś zrobi. W ogóle bardzo wypada. Gdzieś te nasze społeczeństwo, nie to, oczywiście, że ja uwielbiam być samodzielna, ale jeżeli czegoś nie lubię, albo nie umiem, albo nie potrafię, to proszę o pomoc i wcale się tego nie wstydzę i mam gdzieś, co inni pomyślą, ale nauczyć się tego, że jest wymiana energetyczna, i powinna być, jest bardzo trudno. To tak samo jak próbowali od lat, jest taki cykl wróżka dostałam, dostaję od was paczki, od popierdółek po piękne rzeczy, od i z każdej jestem przezadowolona jak normalnie wiosenny motylek, bo każdy stempeleczek, każda, nie wiem, mydełko, to jest, ktoś poszedł, zapakował, wysłał, dowiedział się o adres. I od lat próbują ten cykl wróżka dostałam, zazdrośnicy, oczywiście, bo któż by inny, ośmieszyć. Ale słuchajcie, ja mam na tyle wewnętrznej pewności wymiany energetycznej, ja daję mnóstwo darmowych porad, filmów, nie wróżb, bo to jest moja praca. Tutaj będę zarabiała i będę zarabiała ile się da. Taka prawda, ale darmowe rytuały, darmowe rzeczy, darmowe opowieści, darmowe filmy, darmowe pogadanki, że ten zwrot to mnie cieszy, więc nikt mi nie mówi, że o Jezu, przyjmuję, bo coś... Oczywiście przyjmuję i jeszcze jest z tego przezadowolona. W zasadzie to nawet to się ukróciło, bo chyba nie umieli ugryźć tej twardej dupy. Więc sorry, ale tak to wygląda. No i ostatnia, a propos wymiany i wdzięczności. Pamiętaj zawsze, że as kierowy to opiekun rodziny i patron domowy. Mamy piękną, rodzinną niedzielną kartę. Także przesłania na ten tydzień. Żyjemy w równowadze pierwiastków żeńskich i męskich. Każdy z nas ma jakąś przewagę na jakimś poziomie. Na przykład mogą być dziewczyny bardzo męskie z wyglądu, a bardzo kobiece w charakterze. Albo mogą być kobiece z wyglądu i męskie w charakterze. Tak samo może być z mężczyznami. Natomiast te dwa pierwiastki są w nas, więc należy te pierwiastki tutaj ładnie i pięknie połączyć w tym tygodniu. A oprócz tego nauczmy się brać i wdzięcznością emanować. Takie przesłanie. Dobra, ja zbieram karty. Wy zastanówcie się, kto ma urodziny od dzisiaj do następnej niedzieli. To przede wszystkim. Od dzisiaj do następnej niedzieli. Czekajcie, karty. Ja lubię mieć wszystko poskładane, tak wiem, wariactwo. A w międzyczasie zapalimy naszą świecę intencyjną na to, by się w tym tygodniu dobrze działo, by się w tym tygodniu wszystko udawało, by tydzień był piękny, cudowny, rozświetlony mocą czterech żywiołów, które właśnie staną przy nas, bo to nie jest tak, że świat nie jest niebezpieczny. Jest. Ale żywioły staną przy nas i nas przeniosą na swych skrzydłach wysoko i daleko. Dobra. Wy z tymi urodzinami. Kacha mówi, ja mam w piątek. Czy Kacha jest pełnoletnia? 7-9 widzę. Poczekajcie. Jakiś czas temu. Znajdę kawę i Kaszu damy przesłanie. Kaszu przesłaniu będzie. Kaszu przesłaniu. Kto ma jeszcze wpisywać? Powiedziałam, że jedna dziewczyna do mnie pisała na Messengerze. Na Messengerze nie działa wpisywać. Nie, ja wiem, ale pytała, czy jest. W działaniu bądź jak rycerz buław. Ogień w ogniu, siła w sile, przebicie w przebiciu. Zastanawianie się w twoim przypadku w tym roku nie będzie dobrą stroną, a pójście na, nie na głupi żywioł, ale na takie pokonuje lęki, bardzo ładny sposób. Paść monet w sercu. Czerp korzyści z tego, co lubisz robić. Nieważne, że na razie może małymi łyżeczkami, ale skutecznie. Nie przejmuj się, jeżeli, nie wiem, jeżeli kochasz na przykład rysować
krótkie formy komiksowe, prześmiewcze memy, rób to i zacznij brać za to finanse. Natomiast w działaniu trójka mieczy musisz mocniej pokazywać i głośniej wrzeszczeć o tym, co potrafisz, jaka jesteś i co robisz. Ja Wam powiedziałam, że świat stał się teraz otępiały lekko, więc jak my nie tupniemy i nie wrześniemy, nie powiemy, uważam się za bardzo dobrą, rewelacyjną wróżkę, oczywiście mam świadomość, nie ze wszystkimi będę rezonować, ale jestem świetna, to nie usłyszą. Dobra, kto tam jeszcze urodziny ma, to mi mówcie, a ja będę Wam opowiadała, jak znajdę, co Wam chcę opowiedzieć. Jest możliwe, że na przykład nie znajdę. Znajdziesz, pewnie. Ja sobie tak wpisywam, mam to. No, słuchajcie, dobrze. Na Instagramie, w relacjach, czyli w tym, co znika, i na TikToku pojawiają się przesłania na każdy dzień, więc jeżeli ktoś był zainteresowany, to zapraszam. Z tym, że zawsze dajcie jakiś tam, czy łapkę, czy serce, czy coś, bo to jakoś zasięgi podnosi i takie tam. Wherever, ale w każdym razie będą się pojawiać. Muzyczka jest dosyć fajna, można sobie włączyć fajnie, można sobie teraz to bardzo ładnie porobić, więc przesłania dzienne będą się pokazywały. Na razie w tym tygodniu postanowiłam, że będą bez mówienia, tylko będą pokazywane. Zobaczcie sobie, w jakiej formie. Myślę, że na Insta dzisiejsze jest również. Chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za webinar astrologii. Mnóstwo dobrej energii, mnóstwo ludzi po prostu, jak myślę, że jakbym w swoim domu poustawiała na baczność jeden przy drugim, to jeszcze by się nie zmieściły te osoby, także bardzo dobrze. Wiedzy mnóstwo, z tym, że no wiadomo, trzeba ją poukładać, wyuczyć się na pamięć pewnych rzeczy i przejdziemy we wrześniu do kolejnej części. Jeszcze nie wiem, którego września. Myślę, że ja już, to i tak jest tydzień czynny, więc to nie ma problemu, że niedługo wpuścimy na sklep ten webinar, żeby już te osoby, które chcą się zapisać i nie chcą zapomnieć, to żeby nie zapomniały. I w dalszej części będą omówienia planet, co która znaczy, jakie energie daje, omówienia znaków zodiaku, jakie energie dają i połączenia tego na horoskopie. Teraz już wiemy, że jak się wydrukuje z Urani, to jest trochę za mało i średnio widać, więc będą większe plansze. Sobie doskonalimy, doskonalimy. Ja też, wiecie, jak robię swój kurs, to ja sobie siądę na programie i sobie popatrzę, czy widać. No ale dziewczyna tu nam przyszła i było trochę mdło, ale dostaliście pliki, więc wszystko ok. Także strasznie dziękuję. Atmosfera była fajna, były pytania. New Align mówi, webinar świetny, polecam. Fajny. No i te webinary są w cenie 60 zł. Teraz sierpień macie na odpoczynek, to znaczy ja też mam na odpoczynek, więc nie będzie żadnego webinaru. Natomiast potem chciałabym skończyć cykl astrologiczny, a potem może ja wejdę też z czymś, no, a może jakiś drobny międzyczas zrobię, zobaczymy. Ale na razie będziemy wykorzystywać cudzą wiedzę i się uczyć i w ogóle fajnie. No i super było... Ty byłaś taka pilna, że nawet nikomu nic nie odpisywałaś. Tu notowałaś skrętę. Ja zawsze notuję, jestem taki, pilna. Taki skrecik siedziała i... Krecik dobrze, na nie, tylko patrzyłam, czy widać i patrzyłam, czy rozumiem. No, wtedy już dobrze było. Także. I coś jeszcze chciałam, bo mi przerwałaś. Przerwałam, proszę. Webinar. No mówię, no te 3 godziny, 6 dych, to słuchajcie, jakbyście na korki poszli za 2 dychy tak naprawdę, a jest super. Macie przez tydzień to dostępne, także na spokojnie możecie sobie jeszcze przy tym przysiąść. I będziemy robić części dalsze. Zobaczymy, pewnie w takim, żeby odczytać ten horoskop, tak, z tej Urani, to się w 3 spotkaniach myślę, to znaczy ja myślę, ja nie myślę, ja mam wiedzę od Agnieszki, że powinniśmy się zmieścić. Także strasznie Wam dziękuję za tak liczne uczestnictwa. Ja się śmieję, że u mnie tyle ludzi nie było, ale bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tak ma się rozwijać Hogwart, tak ma to działać, więc super. No, czyli zrobimy cykl, potem może ja coś zrobię. Tak jak mówię, mam jeszcze dla Was w ogóle Lenormandy przygotowane. Strasznie się cieszę, że już od stycznia będzie ten taki, wiecie, no nie wiem, roczny, może 2-letni kurs Tarota, gdzie będziemy spotykać się co tydzień i będziemy sobie działać. Bardzo mnie to również cieszy. Jakby ktoś chciał od podstaw poznać, to serdecznie zapraszam.
Produktem tygodnia jest teraz olejek ochronny, który był gdzieś tutaj, ale znikł był. Znaczy one taką brzydką rozlaną, dobra. W każdym razie one wyglądają tak samo, natomiast olejek ochronny, słuchajcie, strzygi, mamony i inne inkuby i sukuby, kropla wlana do palącego się ognia, podgrzewacza, znicza, nie wiem co tam palicie, bardzo mocno chroni, nasmarowane talizmany ochronne, takie jak, i od razu mówię, nie wylewać kropelka, bo to jest olejek, jest tłusty, umówmy się, natomiast jak tam na łapaczu snów piórko skropimy, to tam nic się nie zadzieje. Można zrobić z tego mgiełkę, tak, 3 krople olejku, psiukacz i wypsiukać mieszkanie przed snem. To wszystko działa, więc olejek ochronny jest olejkiem tygodnia, no, znaczy w ogóle produktem tygodnia, to już będziecie... mogli sobie go znaleźć na sklepie i we wrzucanych postach, bo tak staramy się to robić. I powiem Wam tak, że nie mam Wam dużo więcej do powiedzenia. Też się cieszę na tarota, bo tutaj Małgorzata mówi. Też się cieszę na tarota, bo tak, grupa wiśniowa prowadzona będzie 2 lata. Teraz jeszcze jest ostatni, jak gdyby, cykl praktyczny. I to już jest ten moment, kiedy nie. Może do tego wrócę, pewnie tak, ale za jakiś czas, natomiast już nie. Wiecie, jest taki moment w działaniu, kiedy wiesz, że wpuszczasz w świat osoby, które teraz już sobie poradzą, jest super. A z kolei tarota nie było bardzo dawno i mogę sobie tak zrobić tego tarota właśnie na spokojnie, godzinka w tygodniu, omówienie, oddech, dostępność, i wszystkie możliwe możliwości, także tak. Co jeszcze? Wszystko, moi kochani. Dzisiaj króciutko, bo słuchajcie, są wakacje i umówmy się, żadnych szałów i nowości nie ma. Szały i nowości będą po wakacjach, bo zaczniemy przecież już te nasze oczyszczania, wzmacniania, potem vlogmas, także się będzie działo. Grupa wiśniowych znowu w aktywności powakacyjnej. Tutaj ktoś ma urodziny 17 lipca. Którego roku, kochana? Czy jesteś pełnoletnia? I co? Poczekamy, jak Ania nam odpisze. Także aktywność tych będzie dużo w sierpniu. To ja w ogóle się wyłączam z telefonów i wyłączam się z ludzi. Programy wiadomo będą, bo nie mogę się wyłączyć z maili. Bo i tak będą przychodzić i bardzo dobrze, ale postanowiłam sierpień zrobić dla siebie z takim oddechem. Może pojawię się w różnych miejscach, może ponagrywam z różnych miejsc i taki mam zamiar. Mam nadzieję, że to się uda. Także tak. Klara się pyta, czy można kropelkę olejku na węgielek trybulażowy. Nie dawałabym. Dlatego, że zauważ, że może się tak zdarzyć, że ten olej może zapłonąć niestety. Także... Ania 81. 81, dobra. Ania dostaje przesłanie. Ania już chyba w zeszłym roku też miała. Może tak, ale bo muszę dopytać, jest... bo ja nie pamiętam. Nie, ja się zaznałam w naszej takich rzeczy. Tradycji. Patrzę, że już normalnie tradycja jest, że pani stawia. Boże, już no. Drugi rok ten. Tak. 2 lata jest kawa z wróżką. Jakiś dramat. Anno. Królową mieczy w głowie powinnaś być. Oceniać, liczyć, dodawać, odejmować i nie popuszczać. Ja nie mówię, że trzeba być złym człowiekiem, ale trzeba być człowiekiem, który o swoje zawalczyć potrafi. Głowa tam powinna w zdrowym rozsądku być umieszczona totalnie. Serducho powinno wyjść z 9 mieczy, czyli powinno wyjść z lęków, ponieważ rzeczy, które są dla nas najlepsze, często najbardziej się tego obawiamy. I czasem ten krok karty głupca w tarocie w przepaść spowoduje, że rozwiniemy skrzydła. Tak to trzeba brać. Natomiast, a propos karty głupca, w przepaść, w działaniu, wyjść z lęków i działać właśnie tak jak głupiec, czyli krok w przepaść, a nasze skrzydła nas wyniosą na szerokie wody i wielkie horyzonty. Tak wiem, horyzonty się mówi. Także wiesz już, co masz robić. Twoje przesłanie, wszystkiego najlepszego. 100 lat. A my do zobaczenia w przyszłym tygodniu na kawce z wróżką. Najpierw wyłączę, słuchajcie, pożegnanie. Pa, 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 YouTube.